Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, proszę Państwa, jest poświęcona kolejnym środkom finansowym, które spłyną na teren powiatu tomaszowskiego do poszczególnych gmin. W tym przypadku mówimy o gminie Budziszewice, gminie Inowłódz i gminie Ujazd. Trzecia edycja programu strategicznego, jaki był skierowany przez rząd polski tutaj do tych gmin, na terenie których wcześniej istniały PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wyjątkowy program, który ma wyrównywać te wszystkie zapóźnienia, jakie powstały w ciągu wcześniejszych kilkudziesięciu lat. Proszę Państwa, na tej konferencji witam bardzo serdecznie marszałka seniora, pana Antoniego Macierewicza. Witam równie gorąco członka zarządu powiatu tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk. Witam wójta gminy Budziszewice, pana Mariana Holaka, wójta gminy Inowłódz, pana Bogdana Kąckiego i skarbnika gminy Ujazd, panią Dominikę Mariańską. Na początku głos oddam panu ministrowi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ta trzecia edycja programu inwestycji strategicznych przeznaczonych dla samorządów to jest ponad 4 miliardy złotych. Z tego blisko 7 milionów złotych właśnie zostanie przekazane tym trzem gminom tutaj w powiecie tomaszowskim. To są inwestycje mające olbrzymie znaczenie ze względu na to, że te gminy, które były post-PGR-owskie, były traktowane po roku 1989 bardzo, bardzo negatywnie. Trzeba przyznać i trzeba jasno powiedzieć, że środowisko liberalne czy postkomunistyczne, to, które reprezentował pan Balcerowicz, pozostawiło gospodarstwa PGR-owskie zupełnie bez żadnych szans. Bez żadnych szans, bez żadnych inwestycji, a wszyscy Państwo dobrze wiedzą, że PGR-y rozwijały się tylko dlatego, że miały po prostu wsparcie finansowe. Kiedy to wsparcie finansowe zostało wyeliminowane, te gminy znalazły się w najgorszej sytuacji. Dlatego też trzeci ten program, który teraz jest realizowany, to jest program na specjalne inwestycje w miejscowościach post-PGR-owskich. To są przede wszystkim w tym wypadku, jeśli chodzi o powiat tomaszowski, inwestycje związane z drogami, z dodatkiem do budowy publicznych domów, z kwestiami związanymi z inwestycjami wodnymi, prawda? Więc to ma olbrzymie znaczenie dla właśnie zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju społeczności tych właśnie terenów, tych właśnie gmin, tych właśnie miejscowości. Trzeba powiedzieć, że to jest oczywiście nie ostatni program inwestycji strategicznych, ale ten ma szczególne znaczenie dla wyrównania sytuacji społeczności, które były tak długo traktowane negatywnie przez środowiska liberalne. Mam nadzieję, że te inwestycje zostaną skutecznie, szybko zrealizowane i wesprą nie tylko ludność, ale także pozwolą rozwinąć się przedsiębiorstwom prywatnym, których rola dla rozwoju społeczeństwa wiejskiego jest olbrzymia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Teraz zapraszam wójta gminy Budziszewice, pana Mariana Holaka. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie starosto, koledzy i koleżanki samorządowcy, chciałbym serdecznie podziękować na początek za kolejne już pieniądze, podziękować rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego za kolejne już pieniądze dla naszej gminy. Znowu niemałe pieniądze, bo blisko 2 miliony złotych przeznaczymy je na kompleksową taką modernizację naszego budynku Urzędu Gminy, żeby przede wszystkim spowodować dwie rzeczy. Poprawić obsługę interesantów, dostosować to wszystko do osób niepełnosprawnych, do osób starszych i druga rzecz, myślę, że nie mniej ważna, ograniczyć emisję, ponieważ zamierzamy zamontować tam pompy ciepła, zdecydowanie docieplić budynek i tak naprawdę przy wkładzie 2% ta inwestycja w ciągu, myślę, że niecałego sezonu nam się zwróci, także nadrobimy te wszystkie zapóźnienia, które rzeczywiście te miejscowości, na których funkcjonowały PGR-y do tej pory miały. Także jeszcze raz, panie marszałku, proszę przyjąć
na Pana ręce dla rządu Mateusza Morawieckiego największe podziękowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi, a teraz zapraszam do zabrania głosu Wójta Gminy Inowłódz, Pana Bogdana Kąskiego. Panie Marszałku, Panie Starosto, Szanowni Państwo, ja również chcę wyrazić słowa podziękowania w imieniu mieszkańców gminy Inowłódz za kolejne pieniądze na bardzo potrzebną inwestycję na terenie gminy. Nigdy bym nie pomyślał, że fakt funkcjonowania PGR-u na terenie gminy może być takim dobrodziejstwem. Historia czasami jest przewrotna i tworzy takie ciekawe możliwości. To bardzo ciekawy, bardzo potrzebny i bardzo trafiony program. Rzeczywiście te kłopoty, te zapóźnienia w tych środowiskach, gdzie funkcjonowały PGR-y, są jeszcze do dziś. Że wspomnę, Spała, miejscowość znana w całej Polsce i nie tylko, turystyczna, taka perełka, jeżeli chodzi o turystykę w naszym regionie, nie ma kanalizacji w sporym obszarze. Dzięki tym pieniądzom, dzięki tej inwestycji będziemy mogli nadrobić te zaległości inwestycyjne i mam nadzieję szybko i sprawnie zbudujemy sieć kanalizacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, gdzie funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne. W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości pozyskania przez gminę Inowłódz tych środków finansowych i mam nadzieję, i tutaj cieszę się z takiej deklaracji Pana Marszałka, że to nie jest ostatnie słowo w tej materii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi, a teraz zapraszam do zabrania głosu skarbnika gminy Ujazd, Panią Dominikę Mariańską. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Panie Starosto, w likwidacji PGR-ów popełniono szereg kardynalnych błędów. Ciężar tej transformacji dźwigały samorządy, dźwigali mieszkańcy, dźwigali przede wszystkim pracownicy. Teraz dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy sprawiedliwość dziejowa się dokonuje. Dzięki tym środkom, ogromnym środkom, bo to 98% wartości przebudowy drogi, przy której jest szereg budynków mieszkalnych, działają podmioty gospodarcze, uda nam się ten rozwój jeszcze skuteczniej prowadzić. Także serdecznie dziękuję dla Pana Marszałka, dla Pana posła Roberta Telusa, którego tutaj nie ma, ale również nas zawsze wspiera. Serdeczne podziękowania od całej wspólnoty samorządowej. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę Państwa, kolejne środki finansowe, które płyną do powiatu tomaszowskiego, to jest ta wartość dodana. To są kolejne inwestycje, to jest rozwój lokalnych firm, bo dzisiaj większość tych prac wykonują lokalne firmy. To są dochody do budżetu zarówno poszczególnych gmin, powiatów, ale też do budżetu państwa, które płyną z podatków i to są miejsca pracy dla tych wszystkich, którzy w tych firmach pracują. Ten program, który kieruje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest programem wyjątkowym. To jest przede wszystkim szereg takich mniejszych programów społecznych, które, proszę Państwa, trafiają, mają trafiać do wszystkich mieszkańców całej Polski, czyli rząd w sposób zrównoważony dba o to, żeby nasz kraj równomiernie mógł się rozwijać, żeby wszyscy mieszkańcy, zarówno gminy, miasta i powiatu, jak również całego kraju, mogli odczuć poprawę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na danym terenie. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję i tutaj podziękowania na ręce Pana Marszałka, który jest zawsze z nami obecny, który stara się wspierać wszystkie inwestycje, wszystkie wnioski, które pojawiają się w ramach samorządów powiatowych. To jest kolejna radosna informacja, dobra informacja dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, a w szczególności tutaj dla tych trzech gmin. Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na tą konferencję prasową, że jesteście zawsze z nami, wtedy, kiedy przekazujemy te dobre i bardzo dobre informacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy.
jesteśmy do dyspozycji Państwa. Wiem, że różne kwestie są przedmiotem zainteresowania przede wszystkim społeczeństwa, prawda, a Państwa jako tych, którzy ze społeczeństwem, społeczeństwu przekazują te informacje. Taka najnowsza, dobra informacja to jest decyzja rządu o zakupie 4,5 miliona ton węgla, który będzie rozdysponowywany tak, żeby każde gospodarstwo mogło przynajmniej dysponować 3 tonami w cenie 900 kilkudziesięciu złotych za tonę. To jest zagwarantowane, to będzie realizowane. Proszę mieć pełną świadomość, że bezpieczeństwo energetyczne społeczeństwa jest przez rząd Zjednoczonej Prawicy zagwarantowane i będzie dotrzymane. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję.